Thank you.
puściła, ale słuchając tak pięknego wykonania, muszę przyznać, że rację miał jeden ze współczesnych kompozytorów, Arnold Schönberg, który ukuł takie pojęcie Klangfarben Melodii, czyli melodia barw. Przyznają Państwo, że u Szymanowskiego, ale nawet u Mozarta, nie chodzi tylko o melodię dźwięków, ale także o melodię kolorów. Tutaj barwy i kolory tworzą melodię, no zwłaszcza w takim pięknym, prawda, wykonaniu. Proszę Państwa, teraz po tych stosunkowo krótkich arcydziełach pora na arcydzieło monumentalne, czteroczęściową sonatę francuskiego kompozytora pochodzenia belgijskiego Cezara Franka. Frank napisał tę sonatę w 1886 roku, a myślał o wybitnym belgijskim skrzypku wirtuozie, był nim Jean Isaïe. I to ciekawe, że pisał tę sonatę w prezencie ślubnym dla swojego kolegi skrzypka. Nie spełnił wcześniejszej obietnicy, bo sonatę obiecał też wcześniej Cosimie von Bülow. Także dla Cosimy nie napisał sonaty, ale dla belgijskiego wirtuoza, kolegi swojego, korzenie te same, skomponował sonatę. Sonata zabrzmiała w tym samym roku w Muzeum Malarstwa Współczesnego w Brukseli. Także dziś usłyszymy też sonatę w Muzeum Karola Szymanowskiego w podobnym miejscu. Proszę Państwa, to wyjątkowa sonata. Jedna z najpiękniejszych chyba reprezentujących ten gatunek w muzyce. Frank poszedł tutaj tropem Franciszka Liszta i całą sonatę jak gdyby wywiódł z jednego materiału, który pokazał w pierwszej części utworu. Mogą sobie Państwo wyobrazić, że tkamy jakiś utwór z jednego motywu tematu, czy z jednego ziarna rzuconego na początku. Także wszystkie części sonaty są z sobą powiązane. Posłuchajmy tę sonatę jako takiej właśnie koherentnej całości, gdzie wszystkie ogniwa łączą się z sobą właśnie w tej substancji dźwiękowej. Proszę zwrócić uwagę na pewne, takie powiedziałabym, niuanse dotyczące nie tylko barwy, ale także tempa. I na przedostatnią część, która ma podtytuł Recytatyw Fantazja. Romantycy, także późni romantycy, bardzo lubili tego typu fantazjowanie. Bo wiemy, że Chopin, to pani Agnieszka Krajner, szefowa orkiestry klimatycznej w Zakopanem, wie, że Chopin właściwie zawsze improwizował i podstawą jego wszystkich utworów był ten poryw natchnienia. Dopiero potem dzieła były zapisywane. Także Frank tutaj też jak gdyby chciał oddać ten żywioł fantazjowania przez muzyków. Ja myślę, że my lubimy chyba fantazję, prawda? Fantazjować. To jest taka cecha może Polaków, ale nie tylko. I myślę, że bardzo chętnie słuchamy muzyki romantycznej, ponieważ zawsze staram się jakąś myśl Szymanowskiego tutaj Państwu przywołać, ponieważ walczył o oblicze współczesnej muzyki nie tylko dźwiękiem, ale także słowem. Także polecam wszystkie jego teksty, a także bogatą korespondencję. Napisał kiedyś, że bardzo może twórca tęsknić. I z tej tęsknoty też rodzą się wielkie dzieła. Podobnie myślał Chopin. Mamy tylko takie pojęcie żalu obecne w jego muzyce, kiedy pisał już nie pamiętam, jak w kraju śpiewają. Także ten romantyzm myślę, że gdzieś głęboko tkwi w naszych osobowościach. Także teraz myślę, że muzycy wyczarują ten, jak pisano o sonacie Adur, op. 63 Cezara Franka, czysty pomnik muzyki. Cztery części tworzące wspaniałą architektoniczną całość. Ja myślę, że nasi muzycy bardzo się Państwu podobają. Myślę, że mało tak potrafi ktoś wyczarować ze skrzypiec tego typu barwy. Ja niestety nie wiem, na jakim instrumencie gra profesor Roman Reiner, ale zapytam żony pana profesora, również skrzypaczki, jaki to jest instrument? Pawlikowskiego. Pawlikowskiego, czyli mamy naszego wspaniałego lutnika w skrzypce. No proszę Państwa, brzmi jak, no nie chcę powiedzieć Stradivarius, ale lepiej. Myślę, że o, tutaj podpowiadają osoby, że lepiej, ale to trzeba tego mistrzostwa. I myślę, że też podoba się Państwu to, co Sławomir Cierpik wydobywa też z naszego nowego instrumentu, który wybrzmiewa coraz chyba lepiej, nabiera takiego kształtu i myślę, że też chyba jego postać estetyczna
Państwu odpowiada. Chyba nikt nie ma takiego fortepianu. Jak Państwo myślą, jaki to jest kolor? Ale proszę, żeby odpowiedziały te osoby, które nie były na koncertach. Jakby Państwo określili kolor tej politury? No, jak by Pani określiła? Ale śmiało. Aha, a jakby Pani ten kolor określiła, bo jestem ciekawa. Proszę. Jakby Pani ten kolor określiła? Brąz z czerwią. A to fachowo jest orzech kaukaski. No zobaczymy, czy to tak rzeczywiście się kojarzy. A teraz moment skupienia. I powtarzam, wspaniała sonata A-dur Cezara Franka. Roman Reiner, Sławomir Cierpi. Thank you.
Thank you.
Szymanowski, ale Henryk Wieniawski jest muzyka polska. Thank you.